Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Łaskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Piast Gliwice zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Faulowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Ależ teraz będzie okazja! Fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. No i teraz pytanie, Tomku, czy to się potem nie zemści? A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Realizator pokazuje nam teraz skład Śląska Wrocław. Olsen. Marcin Kączkowski. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Zdecydowane wejście teraz. Kondzior. Mokwa. Nie było gwizdka, sędzia puszcza grę. Piast Gliwice ciągle w posiadaniu piłki. Dobre przyjęcie, może teraz. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Faulowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Ale tym razem musiała być reakcja sędziowska, żeby jakoś uspokoić grę. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Uwaga, mocny strzał! Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Ale podanie nie trafia do adresata. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. No nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Szczepański. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Piastunki zaczną zza linii bocznej. Statystyki potwierdzają to, co widzimy na boisku. Posiadanie mniej więcej porówno, dużo klepania w środku. Stąd ten bezbramkowy remis. bo zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Exposito. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. No to mamy 1-0. Jorge Felix. Kondzior. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Pora na Szczepańskiego. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Zdecydowane, twarde wejście teraz. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Dalej groźnie! Tak! Mamy bramkę! No naprawdę! Ten wolej zasługuje na brawa! Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Złe było to podanie. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Dośrodkowuje teraz ze skrzydła. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Jeśli Piast liczy tu jeszcze na uzyskanie choćby remisu, musi pokazać skuteczność właśnie teraz. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe doliczone minuty. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport. Notuje dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku?